Cześć wszystkim, z tej strony Diana. Witajcie na kanale Marki Jäger. W dzisiejszym odcinku witam się z Wami dosyć nietypowo, ponieważ bez mebelka. Jest to spowodowane tym, że niestety materiał nam się usunął i muszę dograć wstęp. Szybko o metamorfozie. Na warsztat biorę komodę sosnową, na której wykonam efekt przecierki. Blat zostanie oszlifowany i zalakierowany lakierobejcą. Natur w kolorze numer 6. Na korpus komody zaaplikuję farbę kredową w kolorze jaśmin. A całość pokryję woskiem bezbarwnym. Jeszcze tak szybko przed metamorfozą. Pamiętajcie, aby zostawić nam subskrypcję, lajka oraz komentarz. Zabieramy się do działania. Do ściągnięcia starej politury na blacie komody użyję papieru ściernego o gradacji 120. Powierzchnię szlifuję na niskich obrotach. Praca przebiega zgodnie ze słojami drewna. Standardowo po przeszlifowaniu pamiętamy, aby dokładnie odpylić powierzchnię mebla oraz odtłuścić za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Z dodatkowych informacji. Blat przed aplikacją farby kredowej zostanie zabezpieczony taśmą malarską po to, aby się nie ubrudził. Dodatkowo w miejsca frezów produkt zaaplikuję pędzlem syntetycznym. W międzyczasie, kiedy szafka schnie, zabieram się do oklejenia i zabezpieczenia szuflad, ponieważ będą malowane same fronty. Tak jak wspomniałam o tym wcześniej, produkt zaaplikujemy wałkiem oraz pędzlem. Farba kredowa w pełni się utwardziła. Ja teraz przechodzę do uzyskiwania efektu przecierki. Za pomocą szlifierki oscylacyjnej i papieru ściernego przeszlifuję wybrane elementy. Do zabezpieczenia powierzchni użyję wosku bezbarwnego, którego zaaplikuję ścierką z mikrofibry. Wosk zaaplikuję dosyć cienko i pozostawię go do pełnego wyschnięcia na około 4 godziny. Powierzchnię farby kredowej mamy już zawoskowaną. Ja teraz przychodzę do bejcowania wcześniej wyszlifowanego blatu. Użyję do tego gąbki oraz ścierki z mikrofibry i wisienką na torcie będzie wymiana uchwytów na złoty kolor. Kolejna metamorfoza dobiegła końca. Jeżeli podoba Wam się efekt końcowy, zachęcam do zostawienia nam łapki w górę oraz subskrypcji. Zachęcam również do komentowania i wysyłania nam propozycji, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Zapraszam Was również na nasze media społecznościowe. Facebooka, Pinteresta, Instagrama oraz bloga. Widzimy się w następnym odcinku. Siemka!